No, mamy niedzielę, 7:43. No, dzisiaj minęła druga doba Garfieldom na bocianówce. I zaraz zobaczymy, jak one się tam czują. Kicia, Niunia, to ty, Kiciulka. Zaraz zobaczymy. Dzisiaj jest niedziela. 5 września 2021 rok. Jest słonecznie. Zobaczcie. Czy nie gdzie chmurki? O, piórko spada. Leci piórko. A jaki to ptaszek zgubił piórko? Z nieba piórka spadają. Chodź Boguś, będziemy koty karmić. No słaby nie dasz rady. No słaby nie da rady, widzicie. Szramek już jest. Niunia była ze mną, spała całą noc. Majeczka. Ciotka Płaczka. Mamy. Kapitan Żbik jest. Tak. No i idziemy zobaczyć, czy są nasze Garfieldy. I gdzie one są? Gdzie one są? Jak to śpiewał Wojciech Ciechowski, tak? Dobrze mówię? Gdzie one są? Zaraz zobaczymy. Zobaczymy, jaka temperatura jest na naszym tutaj termometrze. O, 10,6, kochani. Zobaczcie, 10,6. No. Ciśnienie mamy 1020. Czyli mamy leciutki wyż. Taki nawet więcej niż leciutki. No i szukamy. Gdzie one są? Jest! Jest! Chodź, Niuniuś! Chodź, Kiciulka! Chodź! Proszę, zobacz, usłyszał mnie i przybiegł do mnie. Cypisek jest. Chodź, Cypisek, Ciciulek. No, dzisiaj kiełbaska będzie. Przyniosę wam kiełbaski, Ciciulko. No, jest Niuniuś. Jaśnie pani też jest. Chodź, jaśnie pani. Chodź, Kicia. Chodź. Chodź, Niunia. Niunia. Kicia, Kicia, Kicia. Kicia, Kicia. Chodź. Co? Jak ciepło było? Nie zmarzłyście? Co? No, i kapitan tu Żbik mi chodzi. Cienki Bolek. Majeczka. O, leci, leci. Majeczka, Niunia. Szramek. Proszę, przyleciały. Chodź, Kiciulek. No, musimy was odrobaczyć. I zaszczepić, Kiciulki. Tak? Nasze siedzi. Metr ode mnie, nie ucieka, nie boi się. No, a tutaj niecałe 3 metry siedzi jaśnie pani. No i jedna z internautek wczoraj podczas transmisji napisała mi, że jak jej mąż usłyszał, że kot nazywa się jaśnie pani, to mało nie umarł na zawał. Wiecie co? Ać, ać, Kiciulek. Ać, ać, ać. No a ten mi tutaj wchodzi, drapie, wchodzi na mnie. Ten asystent mój. No, 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 co, 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 co? Co, boi się, żebym cię nie wywiózł, co? No. No. No tak. Zrobimy jeszcze obchód. Jak przystało na gospodarza.
gospodarz robi obchód rano swojego gospodarstwa i inwentarza. Mój ojczulek świętej pamięci tak zawsze robił. Najpierw nakarmił inwentarz, świnki, krowy i dopiero jadł śniadanie. Dla mojego ojca gospodarka była najważniejsza. Ziemia. Ziemia, ziemia i ziemia. No, a co tutaj? Ile zostało karmy po nocy? No, zostało jeszcze, czyli jest. A, idzie. Cypiseczek. Chodź, niunia, kicia. O, o, proszę, proszę. Widzicie? Cypisek poleciał za Mają. No. Bawią się. Ta Maja tam dużo nie urosła. To prawie jak one. Wcale nie jest dużo większa od cypiska. A, a. Dziś się pogonił za Mają. Bawić się chce, a ta Maja ucieka, nie chce się bawić. Ganianego. No, ale nie prycha. O, o, o. Przyleciała, prychnęła, poleciała. No. Zaczepia, czyli zaczepiają się. No, to jest dopiero, kochani, druga doba. Tutaj. A tu się załatwia. W piaseczku. Czyli dobrze. Się zaaklimatyzowały. Tylko jeszcze, żeby wchodziły do środka. Tam jest cieplutko, miło. O Jezus Maria, zostaw mu, zakopuje, nie przeszkadzaj. No. No, bawią się ładnie. Słonko świeci. Będzie dzisiaj ładnie. Za tydzień w sobotę w mojej miejscowości rodzinnej Dożynki. Brat Sołtys. To będzie za tydzień w sobotę, czyli właśnie nie za tydzień, za 6 dni. No i po tych Dożynkach ma przyjechać brat z bratową i mamy jechać sobie do Brzeżyna na spacer brzegiem morza, powdychać jodu. No jest to pewne urozmaicenie namiastka domu. Miło jak przyjedzie ktoś z rodziny. No mam się. Mam liczną rodzinę, że tak powiem. Mam dwóch starszych braci. Ale tylko jeden przyjeżdża i dzwoni. Jeden brat ma dwóch synów. To też tylko jeden ten syn dzwoni i przyjeżdża. Drugi ma trzech synów. Żaden z nich nie dzwoni, nie przyjeżdża. Mimo, że przejeżdżają tutaj nad morze do Brzeżyna przez Trzebiatów. No, to jest 3,5 kilo. O, już zaczynasz? Już zaczynasz? Łobuzie jeden? 3,5 kilometra i nie przyjadą. Albo jadą do koło brzegu, to przejeżdżają 1,5 kilometra tutaj ode mnie. Nie zajadą. To jest o tyle dziwne, że miałem bardzo dobrze kontakty, zanim trafiłem do szpitala tutaj.
pomagałem na stanowisku, ale omijają. Przykre to. Ale nie wszyscy. Jak to w rodzinie? Nie, kochani, najlepiej to się w rodzinie wychodzi na obrazku. No, czemu żeś pogonił? Czemu żeś pogonił? Ja ci dam, ty. Łobuzie jeden. No. A później do mnie na kolana się pchasz. Muszę nakrzyczeć na niego. O, na drzewo wlazł. Zobaczcie, a, na drzewo. O, wiewiórka, wiewiórka. No, brat miał też kota rudego, tylko że miał taki puszysty ogon. To jak go wypuścił na podwórze, to kury z krzykiem pouciekały, pochowały się do kurnika. A sąsiad mówi, ty mówi, zobacz, lis do ciebie tam, lis, mówi. No, taki ancymonek był. No. Czekamy na kiełbasę na gorąco, a ja kotkom dam moją kiełbasę dla naszych garfieldów, żeby miały dobrze, żeby im smakowało.